Bardzo miło mi Was widzieć. Dziękuję, że jesteście. Ja nazywam się Marek Golonka i jestem koordynatorem oraz jednym z głównych autorów serii Zgrozy. No i uznałem, że na online zrobię wreszcie coś, co mi od dawna chodziło po głowie, czyli spróbuję Wam podać taki kompletny przepis na to, jak w Zgrozach piszemy scenariusze. Jeśli ktoś z Was był na wcześniejszych prelekcjach Zgróz na temat pisania scenariuszy, czyli tak zwanych warsztatach zgrozopisarskich, to może kojarzyć pierwszą część tej prelekcji, bo na początku będę mówił właśnie o tych ogólnikach, takich powiedzmy pryncypiach projektowania scenariuszy, o jakich mówiłem już tam. Natomiast to będzie tylko część tej prelekcji, bo opowiedziawszy o tym, czyli de facto o tym, dlaczego w Zgrozach robimy scenariusze tak, jak to robimy, na jakich założeniach się opieramy, to przejdę do czegoś, czego wcześniej się jeszcze nigdy nie odważyłem zrobić, więc macie szczęście i jesteście pierwsi. Mianowicie spróbuję możliwie dokładnie i szczegółowo i jasno opisać, jak powstają scenariusze Zgróz, jak one są podzielone i dlaczego są podzielone właśnie tak i jakie funkcje mają kolejne ich części. Więc będzie to spotkanie dwuczęściowe, z pierwszą częścią poświęconą na ogólne rady, jak się pisze gry grozy, a drugą konkretnie na anatomię tego, jak wyglądają scenariusze do Zgróz. Czy scenariusze do Zgróz to jedyny dobry sposób na pisanie scenariuszy do Zewu, czy w ogóle do gier grozy? Oczywiście, że nie. Scenariusze Zgróz starają się być jak najlepszymi, jak najsolidniejszymi scenariuszami do Zewu i chyba im się to udaje, sądząc po tym, jak są popularne i jak dobre recenzje zbierają, ale oparte są na pewnej konkretnej filozofii projektowej, która zakłada, że scenariusz jest tym lepszy i tym bardziej przydatny, im bardziej jest otwarty, że scenariusz do gry fabularnej to nie jest scenariusz w sensie scenopisu, rozpisanie po kolei, co się mniej więcej dzieje, co gracze mogą z tym zrobić, tylko raczej coś w rodzaju skrzynki z narzędziami. I kiedy piszę scenariusz z Zgróz, to takim ideałem dla mnie nie jest stworzyć mocne sceny, tylko stworzyć mocną sytuację, która już w pierwszej chwili, kiedy gracze do niej wchodzą, jest ciekawa, angażująca, fascynująca i wiele może się w niej zdarzyć, ale stworzyć ją tak, żebym ja sam nie wiedział, jak ona się rozwinie. I regularnie, kiedy czytam raporty z sesji Zgróz albo oglądam nagrania z tego, jak inni je prowadzą, to mam takie poczucie, że w życiu bym na to nie wpadł i to nie jest złe poczucie, a wręcz przeciwnie. O to mi właśnie chodzi, kiedy piszę scenariusze. Zakładam, że dobry scenariusz RPGowy powinien w rozegraniu go zaskoczyć jego autora. Będę na chwilkę znikał, bo niestety jestem dzisiaj lekko podziębiony, ale mam nadzieję, że mimo tego drobnego problemu uda nam się sprawnie przejść przez ten temat. Gdybyście mieli pytania, piszcie je proszę w czacie. Nie obiecuję, że będę w stanie na wszystkie na bieżąco odpowiadać, ale przejrzę je na koniec i zrobię też na koniec osobną sekcję pytań. Więc, część pierwsza, jak się pisze gry grozy. Moim zdaniem bardzo dobrym sposobem na ułożenie sobie w głowie tego, jak pisać dobre scenariusze do horrorów RPGowych, jest zorientowanie się, że w samej idei gry horroru jest pewna pozorna sprzeczność i potem kombinowanie, jak ją usunąć, czy innymi słowy, jak udowodnić, że jest właśnie pozorna, a nie rzeczywista. Gry jako takie powinny dawać graczom pewną dozę sprawczości, czyli możliwości świadomego wpływania na bieg wydarzeń. To jest właśnie to, co odróżnia gry od innych mediów.
to jest to, co sprawia, że interaktywność gier jest naprawdę przyjemna, no bo gdyby interaktywność gier polegała po prostu na tym, że losowe działania w nich mogą przynieść losowe efekty, no to by z początku było fajne, jak przyciskanie na ślepo jakichś przycisków w dziwnym urządzeniu, ale potem dość szybko stałoby się niestety dość nudne i monotonne. Żeby interaktywność gier, czyli to, że ich gracz jest ich współtwórcą, a nie odbiorcą, była naprawdę fajna, to ona musi dawać mu właśnie sprawczość, czyli poczucie wpływu na bieg wydarzeń. A jednocześnie strach, kluczowa emocja w narracjach grozy wszelkiego rodzaju i we wszelkich mediach, często wynika z bezradności. Jeśli coś jest groźne, ale umiemy sobie z tym poradzić, to będzie budziło raczej gniew albo determinację, a nie strach. Więc gry są o sprawczości, o radzeniu sobie, groza jest w dużej mierze o bezradności. No i jak to pogodzić? Moim zdaniem najlepiej myśleć o tym w taki sposób, że w horrorach sprawczość gracza powinna być w jakiś sposób ograniczona, ale jednocześnie powinien on mieć ciekawe narzędzia pozwalające mu obejść te ograniczenia. To jest zresztą schemat narracyjny, który widać często wręcz po czymś tak prozaicznym jak statystyki przeciwników w horrorach, którzy są zazwyczaj dużo silniejsi niż ludzcy protagoniści, ale da się jakoś to obejść, da się złapać w pułapkę, mają być może jakąś nadnaturalną, okultystyczną słabość, którą można wykorzystać. I myślenie o grach grozy w kategorii tego balansowania między sprawczością a brakiem sprawczości pozwala ustawić je sobie tak, żeby gracz startował na przegranej pozycji, ale nie przegranej nieodwracalnie, żeby najpierw wymyślić, czemu jest w złej sytuacji, a potem wymyślić, na jakie sposoby może tą złą sytuację odwrócić na swoją korzyść. W porządkowaniu sobie myślenia o tym często pomaga wykorzystywanie podziału na różne formy strachu. Podziału, który ja znam z nas Macabre Stephena Kinga, ale który z tego co wiem jest starszy niż ta książka. Ten podział mówi, że strach można podzielić na obrzydzenie, strach i lęk. Obrzydzenie jest bardziej estetyczne. Budzi się wtedy, kiedy ktoś wykracza poza nasze wyobrażenia normalności, estetyki, piękna, tego, co powinno istnieć. Strach jest wtedy, kiedy czujemy, że coś nam fizycznie zagraża, a lęk wtedy, kiedy nic konkretnego nam nie zagraża, ale czujemy, że coś jest nie tak ze światem, że świat jest jakoś niebezpieczny, jakoś groźny, że coś w nim jest nie tak. I kiedy myślimy właśnie o tym, w jaki sposób ograniczymy sprawczość gracza i pozwolimy mu sobie radzić z tymi ograniczeniami, to często warto kombinować w taką stronę, żeby różne źródła grozy w naszych scenariuszach wywoływały jedną z tych form strachu, ale nie wszystkie. Czyli na przykład wprowadzamy jakiegoś potwora, który ma kły i pazury i jad i w ogóle jest straszny i może nas zabić i będzie taki typowy strach, ale jednocześnie potwór nie psuje od razu całego świata. Jest straszny, ale można przed nim uciec, ale cała reszta świata wciąż działa normalnie i może być bezpieczna. Jeśli pokonamy potwora, to być może zagrożenie na dobre zniknie. Więc taki typowy potwór jest dobrym źródłem strachu, ale da się go pokonać i tak jakby niekoniecznie przyniesie nam lęk. Oczywiście, możemy zbudować go tak, żeby on jednocześnie świadczył o tym, że z całym światem coś jest nie tak i wtedy będzie on budził właśnie i strach, i lęk naraz, ale nie jest to nijak obowiązkowe, a wręcz często właśnie dobrze rozwiać wszelkie ślady lęku po pokonaniu strasznego potwora, żeby dać graczom to poczucie satysfakcji, że tym, co zrobili, tym, że go wypędzili, pokonali, zniszczyli,
dali światu bezpieczeństwo, przynajmniej na jakiś czas. Być może lęk można wprowadzić chwilkę później, kiedy właśnie najpierw jest ta piękna chwila triumfu, uff, udało się, pokonane, wypędzone, już nikogo nie skrzywdzi, możemy świętować, ale w trakcie świętowania nagle okazuje się, że ze światem coś też wciąż jest nie tak. Z kolei, jeśli pójdziemy w drugą stronę i zaprojektujemy coś, co budzi lęk, a nie strach, to lęk pozbawiony strachu często tak naprawdę rodzi taką nerwową ciekawość, takie poczucie, że ja może nie powinienem chcieć wiedzieć, co to jest albo co tam jest, ale chyba jednak chcę. I czuję, że może robię głupotę, że właśnie to badam albo czytam, no ale no dobra, zrobię tą głupotę, wchodzę tam. Dlatego, żeby lęk tak działał, potrzebny jest właśnie brak strachu. Poczucie, że no okej, coś może jest nie tak, świat jest pod dziwnym kątem, ta mgła jest nienaturalna, ludzie patrzą jakoś inaczej, ale tu i teraz nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia, bo bezpośrednie zagrożenie zwykle skłoni graczy do tego, żeby starali się uniknąć bezpośredniego zagrożenia, więc sytuacje, które są niepokojące, takie jakieś śliskie, sugerujące, że coś jest nie tak ze światem, często właśnie lepiej, żeby budziły lęk, ale nie strach, żeby gracze chcieli je eksplorować, a nie raczej wycofać się w bezpieczne miejsce. Więc projektując jakiś scenariusz, właśnie warto umieścić w nim elementy, które budzą strach i elementy, które budzą lęk, ale nie strach, i dbać o to, żeby one się nie zawsze spotykały, żeby była duża przestrzeń do tego, żeby w poszczególnych scenach była jedna z nich, a nie obie, no bo dzięki temu będziemy prowokować graczy do aktywności, a nie do bezradności. Takim kolejnym krokiem, który nie jest potrzebny w każdym horrorze, ale jego bardzo lubię, jest takie granie tymi ograniczeniami sprawczości oraz źródłami lęku i strachu, żeby w historii nie było jednoznacznie dobrych wyborów. Bardzo ważne. To nie znaczy, że wszystkie wybory muszą być traumatycznie złe, ale horrory często działają świetnie, kiedy gracze wchodzą w sytuację, w której już stało się coś złego i tego zła do końca się nie da naprawić. Da się zapobiec jego kolejnym wystąpieniom, da się sprawić, żeby jego ofiary jakoś znalazły pomoc, czy pogodziły się z tym, czy wiedziały, co robić dalej, ale coś już się stało, zło już zaatakowało. Jest to jeden z sposobów tworzenia scenariuszy, które rodzą trudne pytania i pozwalają graczom ułożyć zakończenie, które jest satysfakcjonujące, które daje coś dobrego różnym postaciom aktywnym w fabule, ale nie jest takim pełnokrwistym, stuprocentowym, jednoznacznym happy endem. Innym sposobem, żeby stawiać trudne pytania, żeby skłaniać gracz do jakichś nie do końca komfortowych wyborów, jest znowu granie tym lękiem i strachem. Często da się tak skonstruować scenariusz, żeby coś, co pozwoli nam uniknąć strachu, budziło lęk albo obrzydzenie, albo z drugiej strony, żeby coś, co na dobre wygoni ten element lęku, tego czegoś nie tak, tego łagodnego niepokoju ze świata, budziło strach. W Zewie Cthulhu to właściwie jest bardzo mocno wpisane w samą mechanikę. Mamy tam przecież tę sytuację, w której wiedza zakazana, wiedza o mitach Cthulhu, stopniowo podważa poczytalność bohaterów i co więcej, często jakąś sytuację może doraźnie posprzątać zaklęcie, ale wszystkie zaklęcia jeszcze bardziej korumpują postaci, jeszcze bardziej wciągają je w ten lękliwy świat Zewu Cthulhu. Na przykład możesz w wielu sytuacjach jakimś zaklęciem pokonać istotę z głębi, która cię właśnie ściga, zlikwidować źródło strachu, no ale przez to tracisz poczytalność i być może pada w tymczasowy obłęd,
Być może widzisz głębszą wersję tego czaru, no i coraz bardziej wchodzisz w tę domenę lęku, która wynika z tego, że w Zewie Cthulhu z całym światem naprawdę jest coś nie tak i akurat w Zewie do tych właśnie uwag o rodzajach strachu warto dodać to, że bardzo naturalne jest to, że z każdym kolejnym scenariuszem w miarę postępów, rozwoju postaci jako badacza mitów, ten poziom lęku niejako sam z siebie naturalnie rośnie. No i bardzo częstym, smutnym końcem postaci jest właśnie to, że on w końcu rośnie tak, że ona w nim niemal dosłownie tonie. No dobrze, to były takie trzy propozycje, które coraz bardziej nabudowują dziwność, obcość, nieprzyjazność świata w grach grozy. I to jest moment, w którym na to wszystko potrzebuję wylać trochę zimnej wody. Może więcej niż trochę. To wszystko, o czym mówiłem, jest ważne, ale to wszystko, o czym mówiłem, cała ta dziwność, lęk, to poczucie, że nagle pojawiają się jakieś nierealne zagrożenia i ograniczenia, z którym bohater horroru sobie musi kreatywnie poradzić, działają naprawdę dobrze tylko wtedy, kiedy świat, w którym dzieje się horror, jest spójny i logiczny. Groza horroru jest w dużej mierze grozą tego, że dzieje się coś, co nie powinno być możliwe, więc najpierw trzeba zbudować świat, który zachowuje się logicznie. Dlatego najlepiej działają horrory osadzone w naszym świecie, no bo my już wiemy, jak on działa. Bardzo łatwo nam pokazać, że ten świat to jest nasz świat, że po prostu on działa jak nasz i jednocześnie myśl o tym, że nasz świat miałby przestać się zachować w ten logiczny sposób, jest dość straszna. Więc to, kiedy właśnie jakaś naturalna groźność wbija się w ten świat, przerywa jego normalne działanie, rodzi szczególnie mocny efekt. I dlatego właśnie, tworząc scenariusze grozy, warto zadbać o realność świata, o to, żeby on się wydawał spójny i logiczny, żeby gracz miał poczucie, że poza tym dziwnym czymś on się zachowuje w sensowny, spójny sposób, który pasuje do wyobrażeń o naszym świecie, a potencjalnie też innych światach. Można na przykład zrobić horror w świecie high fantasy, wprowadzając przeciwnika, który nie gra według reguł, albo jest nadzwyczaj straszny, albo wypacza ten świat w jakiś sposób, który w ogóle nie wydawał się możliwy bohaterom naszej historii. Ale jak mówiłem, w naszym świecie jest najłatwiej i jednocześnie najbardziej oddziałuje na nasze emocje, bo rodzi pytanie, a co gdyby nasz świat tak się wykopytnął? Co gdyby w nasz świat nagle wtargnęła jakaś pozaświatowa groza? Tu może taki mały bonus level, którego nie ma w planie prelekcji, ale dodam, bo sam lubię ten motyw. Budują ten właśnie spójny i logiczny świat, warto pomyśleć o jeszcze jednej jego cesze, mianowicie o pewnej przytulności. Budując realny i logiczny świat dla horroru, warto zadbać o to, żeby były w nim rzeczy, które są jakoś autentycznie urocze albo rozczulające, które sprawiają, że gracz się w nim autentycznie dobrze poczuje. W żadnej grze nie warto tworzyć skrajnie cynicznego świata, takiego, który na każdym kroku chce oszukać i zabić graczy, no bo wtedy oni nie mają jak się z nim emocjonalnie zżyć, ale w horrorach, w których często gracze są tymi samotnymi obrońcami, którzy jako jedyni zauważyli, że jest nie tak ze światem i są w stanie go chronić, takie właśnie poczucie, że ten świat w sumie jest sympatyczny, jest warty chronienia, jest przytulny, że my wszyscy bardzo chcemy, żeby ten sielski moment sprzed nastąpienia grozy, a może niekoniecznie sielski, ale przynajmniej mający w sobie coś dobrego, powrócił
To jest bardzo ważne. O przytulności można by robić osobne prelekcje. Raz taką zrobiłem, kiedyś jeszcze ją zrobię. Teraz tylko rzucam to hasło i przechodzę dalej. Kiedy już mamy ten spójny i logiczny świat i mamy te wszystkie sztuczki na konfrontowanie graczy z naturalną grozą, o której mówiłem wcześniej, to bardzo fajnie zadziała zderzenie tego i o zderzaniu tego warto myśleć w kontekście takiego pojęcia jak niesamowitość. Oczywiście niesamowite to jest bardzo popularne słowo, które ma mnóstwo różnych znaczeń, ale w badaniu grozy i w ogóle w badaniu fikcji, a także w psychoanalizie, bo to słowo w ogóle wzięło się od Freuda, w tym kontekście przynajmniej, niesamowitość, czyli właśnie das Unheimliche, bo to realnie niemieckie pojęcie, oznacza takie dziwne wrażenie obcowania z czymś znanym i nieznanym jednocześnie. I jest to bardzo mocne wrażenie, na ogół dość przykre, do tego stopnia, że spotkałem się z propozycjami, żeby traktować niesamowitość jako czwarty rodzaj strachu obok obrzydzenia, strachu i lęku. Niesamowitość to jest to poczucie, kiedy nagle orientujemy się, że coś, co powinno być nam idealnie znajome, jednak do końca znajome nie jest, kiedy widzimy ten jeden jakiś taki psujący wszystko detal w czymś, co znamy, albo odwrotnie, kiedy już nasz umysł coś zaklasyfikował jako zupełnie obce, a nagle odkrywamy, że jednak nie, że ten stumackowy potwór z innego wymiaru ma dziwnie ludzkie oczy, albo przeciwnie, że na wieży zegarowej pięknego, starego ratusza w naszym miasteczku, pod którą mieliśmy pierwszą randkę i w ogóle jesteśmy przywiązani do niej jako do czegoś dobrego i oswojonego, że na niej właśnie wybiła 13 godzina i że wszędzie dookoła robi się jakoś tak dziwnie mgliście. Albo, że na naszej dłoni pojawia się jakiś dziwny wzór, który trochę przypomina żyły, ale jest w dziwnym kolorze i trochę to wygląda, jakby ktoś właśnie robił nam tatuaż, bo już nic się nie dzieje. Jakby niesamowite, to jest ta strasznie mocna reakcja niepokoju, kiedy nagle odkrywamy, że coś, co nie powinno być znajome, jest znajome, albo że coś, co powinno być znajome, jest obce. Są też właśnie popularne pojęcie z robotyki, dojna niesamowitości, czyli niepokój, który się rodzi, kiedy coś dobrze, zbyt dobrze, ale wciąż nie idealnie udaje człowieka, ale to tylko taka uwaga na marginesie, więc skupmy się na niesamowitości, żeby na tym poczuciu, że znajome jednak jest obce, obce jednak jest znajome, bo to poczucie jest strasznie mocnym poczuciem, że coś jest nie tak ze światem. Dlatego właśnie sztukę pisania dobrych pomysłów na scenariusze do horrorów, a zwłaszcza do zewu, można opisać jako sztukę szukania do idealnego balansu między tym, co ludzkie, a tym, co nieludzkie. Klasyczna lovecraftowska mądrość byłaby taka, to, co ludzkie jest dobre, a to, co nieludzkie jest złe. I to też pasuje tego, co mówiłem wcześniej o przytulności. Właśnie granie przytulnością pozwala wprowadzić element jakiegoś takiego tak jakby przywiązania do tego, co dobre, ludzkie, normalne i skonfrontowania tego z jakąś okrutną, obcą, groźną nieludzkością. Ale wydaje mi się, że jedną z fajniejszych rzeczy w horrorach dzisiaj w ogóle, a w horrorach lovecraftowskich szczególnie, jest trochę podważanie tego założenia, takie sugerowanie, że być może to nieludzkie, mimo tego, że jest obce, nie jest koniecznie złe ani groźne, tylko właśnie jest obce, że być może część z naszej grozy, którą czujemy w starciu z tym lovecraftowskim wszechświatem, wynika z tego, że obrzydzenie też jest formą strachu i zakładamy, że to jest groźne, jest po prostu inne. I oczywiście konwencja lovecraftowska do dzisiaj jest świetna do opowiadania o starciu z tą formą jakiejś takiej inności i obcości, która naprawdę jest groźna.
z beznadzieją, nihilizmem, z poczuciem przypadkowości życia, poczuciem, że nasze istnienie jest tylko jakimś takim właśnie pyłkiem w tym ogromnym lovecraftowskim wszechświecie. I tym dalej można grać. I wiele z gruz jest o tym i jestem z tego dumny, ale jednocześnie zachęca do eksperymentów, w których to, co nieludzkie, jakoś ingeruje w świat i go zaburza, ale niekoniecznie ze złymi intencjami czy złymi skutkami. I być może finalnym, tak naprawdę głównym złem w tym wszystkim może być właśnie ktoś, kto jest po tej ludzkiej stronie, ale albo robi złe, niebezpieczne, głupie rzeczy z niezrozumienia tej nieludzkości, albo nawet próbuje ją wykorzystać do własnych celów. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że za jeden z wybitniejszych reinterpretacji horroru lovecraftowskiego ostatnich lat uchodzi ta dość słynna gra konsolowa Bloodborne od From Software, która owszem, tak jakby ustawia gracza w konfrontacji z jakimiś takimi przedwieczno-idealnymi istotami, ale głębiej w jej fabule okazuje się, że w sumie dość podobnie właśnie jak to, co Marcin pisze o IT w komentarzu, być może cały problem nie wziął się z tego, że jakieś lovecraftowskie byty w ogóle istnieją, tylko właśnie z tego, że ludzie próbowali potraktować je jak tak jakby no, źródło postępu, jak technologię. I to w sumie jest nie tyle lovecraftowski horror, co bardziej taki klasyczny horror gotycki, taki Jekyll i Hyde, czy taki Frankenstein z przedwiecznymi jako tą zakazaną technologią, na której eksperymentują prawdziwi złoczyńcy, czyli amoralni ludzie. I to jest fajne, i to polecam. I jest to właśnie ostatnia ze sztuczek, którą mam, jeśli chodzi o takie ogólne porady, jak pisać gry grozy. Więc szybko to jeszcze podsumowawszy, tą część pierwszą. W pisaniu gier grozy bardzo pomaga mi kilka sposobów myślenia. Pierwszy, gry są o sprawczości, o tym, co gracze mogą zrobić, a gry grozy wychodzą fajnie, kiedy zastanowimy się nad tym, co gracze mogą zrobić z tym, że niewiele mogą zrobić. Po drugie, formy strachu są różne, 3 albo 4. Obrzydzenie, strach, lęk i niektórzy mówią też niesamowitość pasuje do tej klasyfikacji. I warto tak projektować nasze scenariusze, żeby różne sceny budziły w nich różne z tych form strachu. Po trzecie, scenariusze grozy działają fajnie w sytuacjach, w których już na wejściu, już w momencie, kiedy gracze zaczynają, stało się coś złego i tego się nie da po prostu odkręcić czy uleczyć, ale da się pomóc światu jakoś sobie ułożyć życie z konsekwencjami tego. Po czwarte, świat w horrorach powinien być spójny i logiczny, żeby wtargnięcie tego, co niezrozumiałe, dziwne, obce, zrobiło tym większe wrażenie. Po piąte, to wtargnięcie warto ustawić w formie czegoś niesamowitego, czyli upiornie znanego i nieznanego naraz, zaburzającego granice między tym, co wydaje nam się oswojone, znane, przyjazne, a tym, co groźne i obce. No i wreszcie, bardzo łatwo można rozpisać sobie główne elementy planu horroru lovecraftowskiego. Po jednej stronie wpisując jakieś ludzkie elementy, a po drugiej elementy nieludzkie. I Lovecraft pewnie by powiedział, że te nieludzkie są tym złem, ale jeśli chodzi o mnie, to uważam za ciekawe i właśnie pokazanie, jak jakaś groźna nieludzkość zagraża ludziom i to, jak to reakcja ludzi na tę nieludzkość, która jest obca, dziwna, być może potencjalnie groźna, ale nie aktywnie zła, jest prawdziwym źródłem nieszczęścia w scenariuszu. Powiedziawszy to wszystko, moi drodzy, kładę wam na stół scenariusze gruz i teraz będziemy je kroić, żeby przyjrzeć się ich anatomii. Anatomia scenariusza z gruz jest bardzo prosta. Są to właściwie 4 części, 2 małe i 2 duże. Te 2 małe to tło wydarzeń i motywacje, te 2 duże to intryga i śledztwo. I zaraz je po kolei będę przy was kroił, pokazywał przykłady, wyjaśniał, jak one działają, ale tu może warto jeszcze trochę powiedzieć o tym, czemu ja to tak ułożyłem,
bo akurat ten układ jest moim autorskim rozwiązaniem i inni w zgrozach też go zwykle stosują, ale mówi właśnie do was jego autor i czemu on ma służyć. Jak już mówiłem na początku, ja bardzo wierzę w otwartość i nieliniowość w RPG-ach. Jestem święcie przekonany, że takim ogromnym atutem tego medium jest to, że mimo wszystkich postępów AI, człowiek wciąż jest dużo bardziej elastycznym kompilatorem historii niż komputer. I jakkolwiek lubię dobre CRPG-i, wychowałem się na Tormencie, lubię Baldury, grałem w Neverwintera chyba dłużej niż to było rozsądne, no to jednak jest coś takiego niezwykłego dla mnie właśnie w tym, że na sesję RPG grupka ludzi wnosi swoje plany, ambicje, zamierzenia i kreatywność i żadne jedno z nas na początku sesji nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie efekt końcowy, jak się to wszystko pomiesza, a nawet nie jest w stanie powiedzieć, co z nas samych w związku z tym wszystkim wyjdzie. Dlatego, pisząc zgrozy, staram się przedstawić nie tyle jakąś taką drabinkę wydarzeń, co raczej sytuację, która aż ocieka potencjałem i zestaw narzędzi dla strażnika oraz w pewnym stopniu graczy, który ma pozwolić im ten potencjał jak najpełniej zrealizować. I dlatego właśnie układam zgrozy w następujący sposób. Na początek tło wydarzeń. Tło wydarzeń ma być taką ściągawką z tego, co się wydarzało wcześniej, do której strażnik może zawsze wrócić przed sesją, żeby się upewnić, że rozumie główne powiązania przygody. Tło wydarzeń ma być krótkie. Specjalnie mam taki właśnie layout, w którym jak widzicie połowa kartki jest ciemniejsza od drugiej połowy, żeby ono się zawsze mieściło na jednej stronie. I tło wydarzeń zapowiada główne wątki scenariusza, zapowiada głównych BN-ów i informuje, co się wydarzyło przed momentem, w którym gracze wkraczają do akcji. Potem poświęcam jedną albo dwie strony na motywację postaci. I te motywacje staram się, żeby zawsze były elastyczne, to znaczy, żeby pasowały do różnych grup i stylów gry i żeby zawsze były inteligentne, w takim znaczeniu, jak mówi się o inteligentnych odkurzaczach, czy telefonach, czy innych aplikacjach, to znaczy, żeby ułatwiały dostosowanie tej przygody pod te różne style i żeby nie tylko były różnorodne, ale też, żeby zwracały uwagę strażnika na to, pod jakie preferencje graczy, która motywacja będzie pasować. Czyli na przykład piszę tam rzeczy w rodzaju: drogi strażniku, jeśli twoi gracze robią wątki osobiste, to zaproponuj im, że jedno lub więcej z nich może być zakochane w tej i tej BN-ce i to będzie ich motywacja. Przemyśl proszę to, czy jeśli nie będzie to więcej z nich, znaczy, czy jeśli będzie to więcej z nich, to czy przypadkiem z tego zbyt łatwo nie zrobi się jakaś taka komedia o próbie odbijania sobie tej BN-ki, a nie poważna historia, do której to dążymy. Więc, jak mówiłem, rozpisać różne motywacje, a przy tym poradzić, do jakiego nastroju przy stole, do jakich motywacji graczy, do jakich w ogóle typów graczy, które z nich będą pasować. A jakie mają być te motywacje? Są tu dwa modele. Nazywam je szwedzkim stołem i pizzą. Szwedzki stół to jest taki model, w którym rozpisuję kilka różnych motywacji, każda z których jest wystarczająco dobra, żeby gracze się zaangażowali w historię. Czyli na przykład w scenariuszu Powidoki przyszłości rozpisałem powody zaangażowania się dla dowolnej ciekawskiej osoby i stróżów prawa, i dziennikarzy, i okultystów bądź antykwariuszy i osobno jeszcze dla osób z wyższych sfer. A przy okazji wyjaśniłem, w jaki sposób w trakcie trwania scenariusza dodatkową motywacją dla graczy stanie się samo to, że będą odizolowani, bo BN-i
raczej dość szybko przestaną im wierzyć, że to, co rzekomo się dzieje, może być prawdziwe. Natomiast w niektórych scenariuszach mam takie wrażenie, że tak mi ten scenariusz wyszedł, że jednak ewidentnie coś jest najmocniejszym elementem ściągającym graczy. I wtedy robię właśnie motywację na zasadzie pizzy, czyli spód jest z góry ustalony, ale różne grupy mogą dodać różne dodatki, nawet ananasa, jeśli chcą. I najpierw rozpisuję to właśnie, tą właśnie główną motywację. Tak jak tu widzicie stronę motywacji z Urodzeni Władcy, gdzie po pierwsze dzieje się seria wypadków w muzeum, która przyciąga uwagę wszystkich ludzi z okolicy, a po drugie badacze są dość wrażliwi psychicznie, żeby przyciągnąć pewne wizje, które właśnie dotykają niektórych wrażliwych psychicznie osób dookoła. Natomiast podają te dwie motywacje jako takie niejako obowiązkowe, jako właśnie ten rdzeń czy ten spód motywacji w moim scenariuszu. Jednocześnie daje listę innych motywacji, które mogą się przydać strażnikowi, żeby powiązać badaczy jeszcze ściślej z tą przygodą. Ja też jestem takim zwolennikiem filozofii białych plam w historii postaci. Znaczy zakładam, że to nie jest tak, że w przeszłości danej postaci wydarzyło się tylko to, co gracz od razu wymyślił przed pierwszą sesją, i nie uważam za błąd, a wręcz uważam za bardzo fajne kreowanie dalej jakiejś postaci. Zapytanie gracza przed sesją: ej, a w sumie słuchaj, a może twoja postać zna tego BN-a? Obrać się w podobnych kręgach, może na siebie kiedyś wpadliście. I nawet jeśli gracz nie ma nic przeciwko, to z chęcią rozegra na początku sesji retrospekcję o tym, jak oni się poznali, ale to nie jest obowiązkowe. Najważniejsze właśnie dla mnie to, że uważam, że przed kolejnymi scenariuszami w kampanii można właśnie pytać graczy, czy może już przypadkiem skąd znają tego a tego albo tą a tą, i w prawie każdej zgrozie właśnie sugeruję, że gracze mogli już wcześniej być znajomymi, krewnymi, bla, 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 tych i tych postaci. To nie musi być jedyna motywacja, ale to bardzo fajnie tak jakby zintegruje ich głębiej z akcją przygody. Sekcja trzecia, często najdłuższa, intryga. Ja to ładnie nazwałem. Intryga to jest opis aktywnych sił scenariusza, czyli informacja o wszystkich poza badaczami, którzy mają jakąś sprawczość w tym scenariuszu, którzy jakoś wpływają na jego przebieg i którzy są dla całej historii ważni. To są zwykle w większości BN-i. Na drugim miejscu po BN-ach są zjawiska i jakieś istoty. No i to zwykle wygląda się tak, jak tu widzicie. Bardzo pilnuję tego, żeby nowy element intrygi zawsze zaczynał się na początku strony albo na początku kolumny, bo dzięki temu po pierwsze łatwiej się w tym odnaleźć, a po drugie ja też dzięki temu jestem tak jakby trochę sam się pilnuję o to, żeby się za bardzo nie rozpisywać, żeby moje teksty były funkcjonalne, w miarę zwarte, żeby też miały w miarę wystandaryzowane części. Po lewej widzicie opis Danuty Rutstein, jedne z kluczowych BN-ek z mojego scenariusza ze Wgłębin, i po lewej stronie jest jej opis fabularny, trochę taki luźniejszy i po prostu nakreślający strażnikowi jej osobowość i przeszłość. Na dole statystyki, a tutaj przykładowe komplikacje, czyli sposoby, na jakie Danuta może jakoś wtrącić się w historię i skomplikować życie graczom, jeśli strażnik uzna, że historia potrzebuje właśnie tego typu pchnięcia do przodu. Po prawej z kolei macie jedną stronę, która opisuje dwa drobne elementy.
Po lewej rytuał, którego pewna BN-ka w innym moim scenariuszu może używać przeciwko graczom, a po prawej w jednej kolumnie cała grupa BN-ów, którzy są trochę takim bohaterem zbiorowym, są szanse, że gracz nawiąże z nimi indywidualny kontakt, ale ich cele i ich sytuacje mogę opisać jako jedną całość. Bardzo ważne dla mnie jest właśnie to, że jeśli czuję, że przygoda, którą piszę, nie gwarantuje tak jakby samym swoim wstępem, że gracze będą nieustannie w akcji, jeśli jest ryzyko, że ona jakoś zwolni w pewnym momencie, to zawsze rozpisuję taką sekcję potencjalne działania albo typowe zachowania, czy przykładowe komplikacje, w której podaję, jakie rzeczy dany BN, albo dane zjawisko może zrobić w fabule, jeśli strażnik uzna, że potrzeba właśnie wprowadzić jakąś taką komplikację. To mogą być pomysły na całe sceny, tak jak widzicie po lewej, to jest zbliżenie na fragment opisanej Danuty Rutstein, albo po prostu takie pojedyncze, krótkie hasła, które opisują zachowanie jakiegoś BN-a. Tutaj mamy dwa przykłady tego typu fragmentów z scenariusza Powidoki przyszłości. No i ja sam z tego bardzo chętnie korzystam w trakcie prowadzenia, a jednocześnie właśnie kiedy to rozpiszę, no to czuję, że mimo nieliniowości moich scenariuszy i często braku ustawionych scen, strażnik jest zaopiekowany, jeśli chodzi o to, co się w nich może wydarzyć. A zarazem, może warto dodać, ma też jasną instrukcję, żeby to się wydarzało wtedy, kiedy fabuła zwalnia, a kiedy gracze sobie dobrze radzą i idą przed siebie, żeby raczej podążał za ich działaniami, a nie wprowadzał dodatkowe komplikacje niezależnie od nich. No i wreszcie śledztwo. Cała struktura zgruz ma rozhuśtać wyobraźnię strażnika i dać mu materiał do prowadzenia tego tak, żeby dobrze reagował na działania graczy. I sekcja śledztwo jest właśnie o tym, o reagowaniu na działania graczy. Te sekcje są zwykle podzielone na takie fragmenty, które odpowiadają dosłownym albo metaforycznym lokacjom, jak na przykład, tak jak widzicie, kamienica profesora albo protki inteligencji. Są to zwykle sekcje, w których najwięcej mechaniki, nie statystyk, ale testów, konsekwencji testów, propozycji jakichś bardzo złożonych wyzwań, no bo śledztwo to jest ta część, która opisuje, co gracze prawdopodobnie będą chcieli zrobić w tej intrydze i jak strażnik można to reagować. No i te cztery sekcje w zupełności wystarczą, żeby rozpisać przygodę. Dzięki wprowadzeniu wiemy, co się wydarzyło. Dzięki motywacji wiemy, jak to wciągnąć graczy. Dzięki intrydze wiemy, czego od tej sytuacji chcą różni ważni BN-i. No i dzięki śledztwu wiemy, co gracze mogą z nią zrobić. Na koniec też zawsze umieszczam jedną stronę o konsekwencjach, na której opisuję, kiedy właściwie można uznać, że scenariusz się skończył i jakie on będą konsekwencje dla świata, a przy okazji też jakie sytuacje, decyzje z niego mogą pozwolić graczom zyskać poczytalność. No i tak to zwykle działa. Ale ten schemat nie jest świętą krową, tylko praktycznym schematem, który ma mi pomagać układać dobre sesje, więc regularnie się zdarza, że muszę jakoś go wykrzywić i wyaberrować. Te aberracje są różne, ale najczęściej powtarzają się cztery. Pierwsza, scena otwierająca. Nie każdy scenariusz potrzebuje w ogóle takiej sceny otwierającej. Niektóre wręcz mają tyle różnych możliwości otwarcia, że próba odczytania wszystkich byłaby niepotrzebna, ale im dłużej piszę zgrozy, tym częściej łapię się na tym, że mi samemu pomaga w ułożeniu sobie scenariusza wyobrażenie sobie tego, jak on się otwiera, albo kilku wariantów tego, jak on się otwiera, a jednocześnie, często paradoksalnie, mocna scena otwierająca
pomaga konstruować scenariusze, których cała reszta jest bardzo nieliniowa, z tego prostego powodu, że dobra scena otwarcia jest w stanie rzucić badaczy na głęboką wodę, wciągnąć ich bardzo mocno w przygodę. Jak ona już jest, to nie potrzeba dalszych scen, żeby badacze ciągle mieli co robić. Urodzenie władcy otwierają się przeogromną sceną otwierającą na dwie albo trzy strony, która właśnie wciąga graczy bardzo mocno w główną intrygę i sprawia, że już nie mogą się wycofać, że już po prostu są tak głęboko w tej historii, że no tak jakby dalej droga tylko w przód, a z kolei Zew Głębin ma dość zwartą kadrę ważnych BN-ów i uznałem, że fajnym rozwiązaniem przy nim będzie rozpisanie kilku różnych sposobów, na jakie gracze mogą przybyć do miasta, w którym dzieje się ta intryga i od razu poznać część tych BN-ów. Środkowy wyimek jest urodzonych władców, a te po lewej i po prawej z Zewu Głębi. Czasami też rozpisuję przykładowe sceny. Kiedy wydaje mi się, że właśnie dana fabuła jest tak zbudowana, że wyobraźnię strażnika dobrze rozrusza propozycja tego, co się może wydarzyć, na przykład kiedy większość scen będzie obejmowała kilku BN-ów, więc trudno je proponować jako reakcje w tych sekcjach o BN-ach w intrydze, no to wtedy rozpisuję w jakiejś sekcji przykładowe sceny. Urodzenie władcy mają całe dwie strony przykładowych scen, a wyższy cel ma sekcję zagrożenia, która informuje, co warto wprowadzić do fabuły, jeśli coś utknie albo kiedy gracze to sprowokują, ale jest właśnie osobną sekcją, a nie częścią sekcji intryga, po prostu dlatego, że większość tych zagrożeń właśnie kombinuje różne elementy intrygi naraz, które nawet nie wiedziałbym, gdzie w intrydze je dać. Zdarza mi się też tworzyć sytuacje, w których to rekwizyt jest motywacją. Zamiast rozpisywać motywację, po prostu tworzę jakiś wycinek prasowy czy zaproszenie, które wciąga graczy w fabułę. No i wtedy zwykle ten rekwizyt działa jako ten spód do pizzy w motywacji, to znaczy każda sesja danego scenariusza wykorzystuje go jako motywację, a jeszcze niezależnie od tego w sekcji motywacja proponuję parę opcjonalnych osobistych motywacyjek, żeby wciągnąć graczy w to jeszcze głębiej. I ostatnia aberracja. Zdarza mi się rezygnować z podziału na intrygę i śledztwo w sytuacji, w której sesja ma tak ścisłą strukturę, że tłumaczenie osobno głównych graczy intrygi i tego, co gracze mogą z tym zrobić, byłoby niepotrzebne, to zamiast tej struktury intryga, a potem śledztwo, opisuję po prostu najważniejsze elementy sesji i od razu, co gracze mogą z nimi zrobić, tak jakby de facto takiego przykładańca, trochę intrygi, trochę śledztwo, trochę intrygi, trochę śledztwa. Ja tak zrobiłem w Siewcy Mgieł. Sylwester Gdela, który od dawna był redaktorem z Gruz, a niedawno się u nas po raz pierwszy wydał jako autor, zrobił podobnie w swojej Noktylinie, którą wydał parę u nas dwa dni temu i w obu przypadkach działa to bardzo, bardzo dobrze. No tyle w temacie struktury z Gruz. Teraz przechodzimy do sekcji końcowej, czyli do drobnych ogłoszeń, po których podsumuję całą prelekcję. Po pierwsze, gdybyście chcieli się wyposażyć w te gry, o których mówiłem, jest teraz na to świetna okazja, bo Noctulina jest na popremierowej przecenie, a jednocześnie trwa właśnie ogólna przecena z okazji Dnia Mistrza Gry, więc wszystkie zgrozy są odrobinkę taniej. I oba te linki wrzucam do czatu. Ale po drugie, pozwolę sobie zrobić jeszcze jedno trochę bardziej osobiste ogłoszenie,
Prawkę, którego nie byłoby bez zgruz. Mianowicie, ponieważ ostatnio coś coraz lepiej idzie mi, projektowanie RPG-ów, jestem sobie zaproszony do różnych międzynarodowych projektów i w ogóle tak się ładnie układa, to odważyłem się właśnie spełnić swoje marzenie i otworzyć otwarte kursy z projektowania gier fabularnych. Otworzyłem je na Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, na której od już mniej więcej 2 lat uczę projektowania gier. Są kilkugodzinne, obejmują też konsultowanie waszych projektów prywatnie ze mną. Nie są drogie, więc gdybyście chcieli wgłębić się w temat projektowania gier jeszcze trochę bardziej dokładnie i dostać przepis, nawet nie tylko na to, jak napisać scenariusz grozy, ale jak napisać i wydać, no to zapraszam. Jest to świetna okazja na to i mam nadzieję, że te kursy będą się dużym zainteresowaniem, że sporo osób się na nich czegoś nauczy. No. I to powiedziawszy, zaraz podsumuję wszystko, ale nim podsumuję, chciałem was spytać, czy macie może jakieś pytania o tę prelekcję. Czy to o tą pierwszą część o ogólnej filozofii przedstawiania scenariuszy grozy, czy o tę drugą, o konkretne rozwiązania, którymi sobie strukturyzuję scenariusze do zgruz. Od czego zacznę wymyślenie intrygi w scenariuszu? To nie jest łatwe pytanie, bo często od zupełnie różnych rzeczy. Czasami dojdzie do takiej jednej sceny, która mi mocno utkwi w głowie. Czasami wykorzystuję mój wewnętrzny Lovecraftyfikator, czyli nagle mnie uderza, że coś byłoby po prostu idealne jako materiał do zewu. Czasami jakieś porównanie mnie uderza. Zgroza, którą teraz będę pisał, która jest już po testach, Nos Dames de Paris, scenariusz dziejący się w katedrze Notre Dame, zaczął się, kiedy przeczytałem Notre Dame de Paris Victora Hugo i uderzyło mnie to, jak często on tam porównuje katedrę Notre Dame do Biblii i pomyślałem sobie, że no oczywiście w świecie Lovecrafta ona nie byłaby kamienną Biblią, tylko kamiennym nekronomikonem. Pasterza Ciem wymyśliłem, kiedy zobaczyłem grafikę Pasterz Ciem Piotra Kozioła i od tego się zaczęło. Urodzonych władców Powiedoki przyszłości wymyśliłem, kiedy pomyślałem sobie, że fajnym eksperymentem z tym, jak ja widzę horror lovecraftowski, byłoby stworzenie scenariusza, w którym główny zły nie jest wszechpotężnym władcą mitów, tylko osobą, która jest uzależniona od dowiadywania się nowych rzeczy o mitach, tak jak człowiek może być uzależniony od na przykład narkotyków. Premiera Notre Dame, jak zrobię jeszcze jeden test, to jest scenariusz do Międzywojnia, ale uznałem, że fajnie będzie dać taki dodatek, który pozwoli zagrać w niego muszkieterami. Ten dodatek jeszcze muszę przetestować, jak tylko to zrobię, to będzie premiera. Liczę na czerwiec albo lipiec, ale nie obiecuję. Wracając do pytania o intrygę, no to tak jak widzisz, tak jakby nie ma jednej odpowiedzi. Wydaje mi się po prostu, że mam taki jakby radar lovecraftowski w głowie, który raz na jakiś czas buczy i mówi, to jest do zewu, to jest do zewu, to jest do zewu, a ten radar sobie powiedzmy wyostrzam czy kalibruję. Po pierwsze regularnie czytając na nowo Lovecrafta, a po drugie czytając różne mądre artykuły o tym, o czym właściwie jest ze Cthulhu i kosmiczna groza i tak jakby dzięki temu coraz lepiej się orientując, co właściwie mnie w tej konwencji najbardziej interesuje. Jeszcze z jednym pytaniem zdążymy, a potem będziemy musieli kończyć, bo już i tak jesteśmy lekko po czasie. Chyba nie ma więcej pytań, więc dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Bardzo, bardzo miło było opowiedzieć o warsztacie z gruz w tak miłym gronie.